Witajcie, reserakowcy. Dzisiaj będzie taki odcinek właściwie o żadnym z tych pojazdów, o żadnym modelu konkretnym reseraku, tylko będzie właściwie wyjaśnienie czegoś, co może niektórzy starsi, jak to się mówi, gimby tego nie znają, a starsi znają. Wyjaśnienie, dlaczego reserak nazywa się, niektórzy mówią na Hot Wheelsy, Matchboxy, na te małe pojazdy reseraki. Za moich czasów miarą tego, czy resorak właśnie Hot Wheels Matchbox był fajniejszy, im fajniejszy, bardziej wartościowy też można powiedzieć, było to, jakie miał reserowanie. O co chodzi z tym reserowaniem? To są, zobaczcie, trzy przypadkowo wybrane pojazdy mojego syna z produkcji, że tak powiem, z ostatnich kilku lat. I zobaczcie, jak one się odbijają, jak to się kiedyś sprawdzało. Zero. Jeszcze raz. Zero. Ten. No, coś tam odbił. Ale to nie jest cały czas to. Ten. No. Nawet nieźle. Tył. Zero. Zero. Tył. No nawet. Tył tego policyjnego. Zero. Flak. A tutaj mam pojazd, który, jak zobaczycie, to jest mój ulubiony, chyba jeden z pierwszych moich resoraków, matchboxów. O, złapie jest. 82 rok. To jest Matra Ranchero. Do niej była jeszcze taka przyczepka z konikami. Najfajniejszy gadżet w niej. Składana. Można coś było wsadzić. No, ale to nie o niej. Zobaczcie, ten samochód, jakie ma reserowanie. Uwaga. Czujecie to? Mięciutkie. Odbija się kiłeczka dosłownie. Widzicie to? A był jeszcze lepszy od nich. Jeszcze raz, jakiś współczesny. Ten, który był niby najlepszy. No ale drewno. Matra. Miód. Miód dla moich uszu, że tak powiem. Muzyka dla moich uszu. Cały chodzi pięknie. I właśnie dlatego te pojazdy nazywały się resorakami, ponieważ miały naprawdę fajne resorowanie. Czyli rzeczywiście odbijały się. Były oczywiście takie pojazdy, które naprawdę miały mega, mega resorowanie. Zobaczcie, jak on się w ogóle fajnie ugina. Przód. Tył. A te? Nic. Zero, ten, zero, nic. No właśnie, kończąc. Dlatego współczesne, nie wiem dlaczego współczesne już nie są tak elastyczne, że tak powiem, jak na przykład właśnie ta Matra. Szkoda, bo to była cała zabawa. Jeszcze na koniec, jeszcze raz, przód. No, perfekto. Stąd właśnie na zakończenie, stąd nazwa resoraki, ponieważ miały świetne resorowanie. Pozdrawiam, oglądajcie. Oprócz samych pojazdów pojawią się też jeszcze może inne ciekawostki na temat sprawdzania, testowania i samych resoraków. Pozdrawiam, trzymajcie się.